Witam Was bardzo serdecznie. Ja jestem Mistrzu, a to kolejny odcinek z mojej serii Ciekawe powtórki. Dzisiaj lów na mapie Himmelsdorf, a tytuł odcinka to Noob. Możecie się domyślać, co znaczy ten tytuł, ale ja wiem, ja wiem. To niestety o mnie, więc trochę samokrytyka, ale jednak słuszna. Pod wpływem egoizmu. No i zaczynamy się rozjeżdżać. Ja na początku jadę na górkę, mówię, wieża, to sporo zrobię. I akurat ta strona jest lepsza, bo tak jak do przeciwnej trzeba mieć 12, może nawet więcej stopni puszczania działa, żeby chować także górną płytę. No to tutaj 10 spokojnie wystarczy, może nawet 8, 8,5. Może przewinę tą jazdę. Odcinek będzie co prawda trwał krócej, ale no to jest nudne. Nawet dla mnie, jak nagrywam. To nas interesuje jazda. Razy dwa, nie chcę przesadzać. A no właśnie, nie ustawiłem czegoś bardzo ważnego. Teraz razy jeden i to ustawię oczywiście. Ustawienia. Grafika. Oto sobie odstawiam. Fioletowy ładnie wygląda. Nie to, że jestem daltonistą. Teraz już nie przyspieszam, bo mogą się jakieś bugi zdarzyć. To będzie ciekawa bitwa, naprawdę. Sporo w niej zrobiłem. I pierwszy strzał IS 2-2. Po kilku buffach czołg jest naprawdę bardzo fajny. Oczywiście wieża nadal wchodzi, 340 penetracji ją miażdży, jeżeli w policzki strzelamy. Może nawet 300, ale to bardziej na ACBR-ach, czyli pociskach podkalibrowych. Kolejny strzał. On dobrze zarabia netto, to znaczy, że z tego co zrobimy jesteśmy sporo naprzód, bo mało kosztuje amunicja i naprawa pojazdu, ale też brutto mniej zarabia, więc po prostu tu bardzo się opłaca pod względem zarobków, jeżeli dużo zrobimy. Naprawdę, jeżeli mało zrobimy, to wcale tak ciekawie nie jest. No dałem kilka strzałów, już 1000, ponad 1000 zadanego, ponad 1200, 1500 odbitego. Nie może mnie przebić IS 2-2, to wszystko dlatego, że no kiepsko grał. Ale mi się to zdecydowanie opłaciło, jest IS 2-2, mówię, jadę, trzeba mu coś zrobić. A ten od boku był Udes, ale gdzieś pojechał, to mówię, zajmę się tym. Z heków strzela, no więc super dla mnie. Apteczka jest cały czas do użytku, więc nie ma tego złego. Gąska. Żeby mi się nie ruszył. Mógł się zdarzyć rykoszet od dołu. No i teraz już jesteśmy w ogniu krzyżowym. Nieciekawie, iska rozwalam. Jeszcze ten Udes, no tu będzie ciekawa sytuacja. Wydaje się, że padam. A na szczęście mnie z heków strzela nadal. O, niestety teraz mi się nie udało, teraz on jest. Kolejny hajek chyba wejdzie. O, tu bez sensu strzał, nie wiem co ja sobie myślałem, już bym go wykończył. No ale nasz jakoś zniszczył tamtego, więc całkiem fajnie. Mało już HP. I rozwalony pojazd. Bałem się używać automatikala, bo on by w środek pojazdu celuje, a to pojazd twardy, więc kiepsko. Kiedyś był taki, że najmniejsze weak spoty, albo jeden, albo drugi, ile ich było w kolejności od najsłabszego. Też nie było to stuprocentowe, ale zdecydowanie dobre i nawet za dobre czasami. A teraz jak coś objeżdża, to dopiero można. Co ja tu robię? Piszę do kogoś, czy co? A, oglądam minimapę. Można przyspieszyć, nic się nie będzie działo przez jakiś czas. Przegrywamy i to ostro. Wydaje się, że przegramy. Jadę szybko, żwawo. I tak będzie cały czas. Cały czas jadę, jadę, tylko dwa pojazdy zostały. I jakby ten AMX do mnie przyjechał, znaczy wcześniej na dół pojechał, zawalczył z tym Chryslerem, bitwa by mogła być jeszcze lepsza. Teraz razy jeden. Już się zbliżamy do bazy.
I ciekawe, co to będzie. Już tu patrzę, może ktoś będzie, a jednak nie. Ale wyjechałem naprawdę ryzykancko. Ale patrzcie, ile tu jest szóstek. Cztery szóstki, jest kogo bić. Ale ja tu i tak ostrożnie zagrałem, patrzcie. Dostał rozwalony. T71DA. Chyba magazynkowiec. Podzielono je ostatnio na dwa. Kontuje się za bardzo. Ale to szóstki, więc jakimś cudem mnie nie przebiły. Mogły mnie przebić z golda oczywiście. I light mi obierze. Mówiłem, to już koniec. Ale... Ale dostał ładnie za pół HP. Teraz mówię, dalej trzeba bazy zbijać. A MX jeszcze jest. Chcę walczyć z Chryslerem. Ostrożnie, ostrożnie, jakby co tam. Jest szósteczka. Dostała ładnie. No ten pojazd naprawdę ma celne działo. 0,3 czy 0,32 po dopałkach. Tu mnie przebije, jednak nie rozwaliłem go. Udało mi się. MX walczy, ale... No nie za dobrze to wygląda. AMX padł, muszę sam sobie radzić. Tu wiem, gdziekolwiek strzelę i tak kogoś przebije, bo same papiery. Z tyłu mnie zajeżdża Leo, to mówi, jeszcze jeden strzał oddam. I weszło w Hellcata. Mogłem eliminować lufy, ale... O, było mało czasu, jest Leo. Mówię, ładuję. I weszło. Jeden strzał, jeszcze drugi by się przydał. Jadę na Leo, żeby go skończyć. Jest na gąskach, nie wiem co ja tu próbowałem zrobić. Weszło. Jestem niestety na gąskach, z tyłu wyjeżdża mi Chrysler i mnie podpala. Nie wiem czy ja miałem wtedy automatyczną gaśnicę czy nie. No ale tamten nie rozwalił Chryslera. Więc byłaby jeszcze szansa, jakby wtedy co mówiłem, żeby zjechał z tej górki. Pojechał w okolice, nie widzicie może, a może tak tutaj. No i wtedy bitwa mogłaby być wygrana. Niewiele brakowało, ale wynik w miarę ciekawy. Tak więc myślę, że wam się podobało. A teraz przechodzimy do podsumowania wyniku i końcowe.